I witam w kolejnej części Krzywizny Umysłu. Jest to część czwarta. Na swojej witrynie zbawienie.com /geocentryzm.htm pan Henry Kubik rozpisał tam taki dość obszerny artykuł na temat geocentryzmu. Co prawda już w miarę upływu czasu odszedł od tego i on już nie wierzy w geocentryzm, natomiast wierzy w niebocentryzm, ale chciałbym dla porządku jednak jeszcze omówić ten geocentryzm. Na tej stronie jest takimi dużymi literami napisane: przecież wszyscy wiedzą, że Ziemia się kręci i nikt nie ma w tej materii żadnych wątpliwości. No, okazuje się, że pojawiają się wątpliwości współcześnie, ponieważ tam dalej pan Henry przytacza wiele, wiele witryn, które dalej opisane, dalej skomentowane są w ten sposób, że autorzy tych witryn, część z nich posiada doktoraty naukowe, twierdzą, że Kopernik nie podał nam żadnego niepodważalnego dowodu na ruch Ziemi i jego słynna praca o obrotach sfer niebieskich była jedynie teorią, która została rozpowszechniona w późniejszym czasie po jego śmierci. A zatem z tego wynika, że no, to zostało rozpowszechnione, ale nie ma na to żadnych dowodów. I że dzisiaj wszyscy nie mają wątpliwości, że Ziemia się kręci. Jednak ja chciałbym wykazać, że nie zawsze tak było, że od razu wszyscy na hura przyjęli tą teorię kopernikowską za pewnik i nikt nie miał wątpliwości, że to jest prawda. Po śmierci Kopernika urodził się taki astronom, Tycho Brahe, czy Brehe, nie wiem jak to się wymawia, i on początkowo zakładał, że ta teoria Kopernika jest słuszna. Ponieważ jest słuszna, więc szukał na nią dowodów. Dowodem na tą teorię byłaby paralaksa gwiazd. Paralaksa to jest takie zjawisko, które powoduje, że pod wpływem przesunięcia się jakiegoś ciała, obserwowane z punktu widzenia tego ciała jakieś inne obiekty zmieniają albo swój wygląd, albo swoje położenie na tle innych, dalszych obiektów. I Tycho próbował to sprawdzić, czy to działa w teorii kopernikowskiej. Nie udało mu się. W związku z tym wymyślił, że Kopernik jednak nie ma racji, no i wymyślił, że ten układ słoneczny musi wyglądać troszeczkę inaczej. No i co wymyślił? Że Ziemia zostaje jednak, stoi sobie dalej niewzruszenie, a naokoło tej Ziemi krążą Księżyc i Słońce, które jest obiegane przez wszystkie inne planety, tylko nie Ziemia. A więc można powiedzieć, że Tycho stał się ojcem współczesnego geocentryzmu, ponieważ właśnie nawet na tej witrynie pan Henry tam opisuje właśnie ten rodzaj ruchu. I właśnie pamiętajmy, że ten rodzaj ruchu został już opracowany, ten model tego wszechświata przez Tycho. Zobaczmy, jakby mogło to wyglądać, ten model. W Blenderze pozwoliłem sobie wykonać takie animacje. Tutaj przedstawiają nam się planety, a tutaj już te planety są w ruchu. Widzimy tutaj te planety. Zobaczmy, że wygląda to bardzo logicznie. Zobaczmy, że Księżyc jest jak gdyby taką przeciwwagą dla Słońca, które po drugiej stronie Ziemi obiega razem z tymi planetami. Te planety również obiegają w taki dość logiczny sposób te Słońce. Natomiast muszę zmartwić tu tych geocentryków, którzy wierzą w geocentryzm, ponieważ to tak nie wygląda. Z obserwacji naszych wynika, że wygląda to raczej w taki sposób, że te planety, jak i Księżyc, wykonują ruchy niezależne. To wszystko ma inne prędkości. Zobaczmy tutaj. To wszystko się już rozleciało i jest wręcz zgoła bez sensu. Jeżeli przypatrzymy się jeszcze bliżej, zaraz pojawią się orbity, jeżeli przypatrzymy się temu układowi bliżej, to zobaczmy, że również to, że tak Mars przeleciał koło Ziemi i ta Ziemia nie wywołała na nim żadnego wrażenia, on po prostu dalej jak gdyby nigdy nic okrąża sobie Słońce, jak to orbity się pojawią, to będzie to widać wyraźnie, o tutaj. I zobaczmy, że właśnie nie wynika z tego, że Ziemia jest taka silna, że działa na Słońce, że działa na inne planety, razem ze Słońcem krążące, to na Marsa nie wywołuje to wrażenia.
tej animacji Blendera nie uwzględniamy jeszcze jednego ruchu, ruchu mianowicie, który będzie tworzył nam dzień i noc. Zobaczmy, kiedy w Celestii to zrobiłem, to ten ruch stał się totalnie chaotyczny, ten ruch. To znaczy, on nie jest chaotyczny, jeżeli zwolnimy go, zobaczmy, jak będzie w zwolnionym tempie, to będzie to trochę lepiej wyglądało, ale również ten układ jakby tak się przechyla, jakby tak się przekręca, no taki jakiś jest to, takie jakieś bezsensowne to wszystko. No na tych stronach, które pan Henry tam podał, można znaleźć taki model mechaniczny, który ktoś tam zrobił, ktoś tam stworzył i również wynika z tego modelu, że ten układ mógłby istnieć, tak? Ten geocentryzm mógłby istnieć. Dlaczego to wszystko działa? A, bo tam właśnie pan Henry pisze, że właśnie jeżeli to przedstawimy w ten sposób, to będą się wszystkie te wszystkie zjawiska astronomiczne pasować. To zaćmienia Słońca, zaćmienia Księżyca. Jeżeli na podstawie takiego modelu obliczymy, to będzie to wszystko działać. Dlaczego? No, z dwóch powodów. Ponieważ, po pierwsze, dlatego, że odkrył to opracował ten model, a po drugie, dlatego, że ruch jest pojęciem względnym. I w związku z tym, jeżeli będziemy dobrze rozpatrywać ten ruch, zobaczmy, to możemy rozpatrywać go z pozycji różnych ciał. I na przykład tutaj w Celestii zrobiłem z punktu widzenia Marsa. A więc ogłaszam, że istnieje marsocentryzm. Ten marsocentryzm też jest prawdziwy. To wszystko będzie działać dalej dobrze, jeśli chodzi o te obliczenia zaćmień Słońca, zaćmień Księżyca, ten układ gwiazd, układ planet na niebie, to wszystko będzie pasować do marsocentryzmu również. Także nowa teoria, to nieprawda, że jest geocentryzm, heliocentryzm, to nie jest żadna prawda, tylko marsocentryzm. Mars stoi w miejscu, a naokoło Marsa obiega Marsa Słońce, no obiegają jeszcze go też te księżyce, które on tam ma, no i poza tym obiega go Słońce razem ze wszystkimi planetami, które okrążają Słońce. A więc wszyscy myśleliśmy, żeby był heliocentryzm, a to marsocentryzm jest takim prawdziwym układem. No jest prawdziwym dlatego, że właśnie ruch jest pojęciem względnym i można go względem jakiejś konkretnej planety no, obliczyć, wyliczyć i to wszystko będzie miało ręce i nogi. Natomiast nie będzie miało ręce i nogi, jeżeli to się przyjrzymy i zapytamy o siły, które na to wszystko wpływają, tak? To będzie wtedy już problem. Ale wróćmy do tego geocentryzmu. Jeżeli ten geocentryzm byłby rzeczywiście prawdziwy, to jest jeszcze jedna bezsensowna trochę rzecz. Otóż, jeżeli założymy, że Słońce razem z planetami w ciągu jednego dnia obiega naszą Ziemię, tak jak to współczesny geocentryzm zakłada, to będzie to oznaczało, że Słońce porusza się z bardzo olbrzymimi prędkościami, rzędu 10 tysięcy kilometrów na sekundę. Teraz pytanie znowu, dlaczego te Słońce nie odleci od nas, tak? Dlaczego ono nie zostanie wyrzucone? No, z takimi prędkościami przelatuje naokoło Ziemi i jakoś nie zostaje wyrwane od Ziemi, nie jest oderwane i nie leci gdzieś sobie w kosmos. To jest właśnie taki kolejny dziwny przypadek, jeśli będziemy rozważać to z punktu widzenia Ziemi, czy też z punktu widzenia Marsa, tak? Bo również możemy z punktu widzenia Marsa. Czy jednak Tycho Brahe dzisiaj by opracował taką strukturę, taki układ? Otóż nie, ponieważ to, czego on nie mógł znaleźć, czyli dowodu na to, że heliocentryzm Kopernika jest słuszny, na to znalazło dowód trzech astronomów w 1839 roku. Odkryli tą paralaksę. Ten układ Kopernika zakładał, że istnieje taka paralaksa, natomiast nie można było jej odkryć, a ci astronomowie odkryli ją i tymi astronomami był Wilhelm Struve, o ile nie pokręciłem wymowy, Friedrich Bessel i Thomas Henderson. Oni to niezależnie odkryli paralaksę, obliczyli paralaksę trzem różnym gwiazdom. Każdy tam jakiś inny. Na początku musieli to robić za pomocą teleskopów. Później do akcji wkroczyły zdjęcia. Kiedy już zdjęcia zaczęto robić z gwiazdą, okazało się, że jest to o wiele prostsze, bo wtedy już wyraźnie widać tą paralaksę, a więc ta paralaksa na tych zdjęciach
jest wyraźnie widoczny. Później wysłano jeszcze satelity. Był taki satelita Hipparchos, i on zrobił obliczenia dla ponad 100 tysięcy gwiazd, jeśli chodzi o tą paralaksę. Paralaksa jest też podstawą jednostki odległości używanej w astronomii, która się nazywa 1 parsek. To jest jakieś 3,26 roku świetlnego. No i właśnie ona, ta jednostka ma związek z tą paralaksą. Jeżeli gwiazda jakaś przesunie się o 1 sekundę kątową na niebie, to oznacza, że jest ona właśnie w odległości od Ziemi 1 parseka. Ale nie tylko paralaksa jest takim dowodem na to, że to wszystko jest ruchome, ten nasz układ, i że Ziemia też się obraca, i to, że Ziemia się obraca, dowodem na to są siły Coriolisa. Zobaczmy, co jest dowodem na to, że te siły w ogóle są. Te siły są niezaprzeczalne, bo zwróćmy uwagę na nasze zdjęcie, na to zdjęcie. Zdjęcie czy grafikę. Przedstawiono tutaj ruchy czy też wędrówki cyklonów i zauważmy, że właśnie one dokładnie występują w taki sposób, jak zakłada to siła Coriolisa, czyli nie występują na równiku nie ma tych, nie powstają te wiry takie do tego powietrza, tych cyklonów. Natomiast musi być jakieś około 500 km od równika, żeby te siły powstawały, żeby te siły kręciły. Zobaczmy, że podobnie jak zobaczymy na zdjęcie Jowisza, to również na zdjęciu Jowisza w wysokich rozdzielczościach widać, że te siły Coriolisa tam występują, i podobnie jak na Ziemi, na równiku nie ma takich huraganów właśnie takich, które się tam kręcą. Nie powstają. Są jakieś tam ruchy powietrza, są jakieś tam przemieszczenia, ale takich cyklonów nie ma. Natomiast pod równikiem i nad równikiem takie cyklony występują na Jowiszu. Zauważmy, że Jowisz widać, tak, że to się obraca, to jest niezaprzeczalne, że Jowisz się obraca, i występują takie same zjawiska jak na Ziemi. A więc twierdzenie, że w jakiś inny sposób powstają te huragany, jest troszeczkę dziwne, ponieważ identycznie powstają jak na Jowiszu. Ale jest taki pan, który tam też jest, ma pan Henry zamieszcza film do niego, i ten pan, jak gdyby to, co już zostało udowodnione, próbuje to odkręcić, że jednak geocentryzm jest prawdziwy, a to, co heliocentryzm zakładał i to się potwierdziło, to niestety to nie jest prawdą, ponieważ ma inne wyjaśnienia. No i dla siły Coriolisa na przykład ma wyjaśnienie, że masa okrążających gwiazd Ziemię, masa tych ciał niebieskich różnych, wywołuje te potężne takie właśnie zjawiska, które gdyby wywierają wpływ na to, że na Ziemi występują te siły Coriolisa, ale również na to, że Ziemia aż się spłaszcza, bo to taka jest potężna siła. Bo wiemy, że właśnie obrót Ziemi powoduje spłaszczenie się Ziemi i wybrzuszenie na równiku, a na biegunach spłaszczenie. Natomiast właśnie ten pan wyjaśnia, że to nie obrót, tylko te siły kosmiczne. Ale teraz moje pytanie takie, myślę, że dość logiczne. Dlaczego te siły nie mają wpływu na ruch Ziemi? Dlaczego one zostawiają tą Ziemię w spokoju, nie są w stanie jej ani rozkręcić, ani zmienić jej kąta położenia? No ja wymyśliłem taką teorię, że prawdopodobnie dlatego, że Ziemia jest przyspawana do jakiejś konstrukcji wszechświatowej. Zamiast pan tam udowadniać w tym filmie, powinien wziąć sobie kamerę, pojeździć po świecie i może gdzieś znajdzie takie jakieś filary, czy jakieś takie żelbetonowe konstrukcje, do których Ziemia jest przymocowana, co sprawia, że Ziemia się nie ruszy pod wpływem tych różnych kosmicznych sił. Pan Malcolm również próbuje wyjaśnić, dlaczego Słońce, o którym tam mówiłem, że powinno z takimi prędkościami odlecieć, jednak nie odlatuje. Dlaczego te Słońce nie odlatuje? Tu ja mówię akurat o drugim filmie, pokazuję tutaj screeny z drugiego filmu. Natomiast on w pierwszym filmie udowadniał istnienie takiej substancji, czy takiego zjawiska jak eter. Twierdził tam, że eter jest ukrywany przez współczesną naukę. No i ten eter właśnie powoduje to, według tego pana, że te Słońce nie odleci od Ziemi i że to wszystko się kręci i zachowuje stabilnie. Ale teraz ja mam znowu takie pytanie, związane właściwie z tym pierwszym, że skoro ten eter wywołuje takie ogromne naciski na te Słońce, żeby nie odleciało od nas, i że te Słońce z tymi planetami obiega tą Ziemię, to dlaczego ten eter nie ma wpływu na Ziemię? Dlaczego on
nie ruszy tej ziemi, nie przesuwa, ani nie obkręca. No tutaj znowu tutaj moja teoria, że najprawdopodobniej ziemia jest przyspawana, przymocowana, przynitowana jakimiś wielkimi nitami do jakiejś takiej wszechświatowej, stabilnej konstrukcji, która nie pozwala się tej ziemi ruszyć. A więc zobaczmy, że te twierdzenia tych osób, które wierzą w geocentryzm, są dosyć takie naiwne, są dosyć takie śmieszne. No ten pan również mówi o Biblii, że no właśnie okazuje się, że wszyscy te ludzie z takimi dziwnymi pomysłami, oni w ogóle mają jakąś fiksację na punkcie Biblii. Oni gdzieś tam w Biblii tam szukają tych swoich wyjaśnień, czy też właśnie twierdzą, że opierają się na Biblii. I Biblia rzeczywiście mówi, że Ziemia jest stała, jest przymocowana z filarami, że to wszystko jest takie mocne, że to jest niewzruszone. Ale no nie widać takich jakichś filarów, tak, które by przymocowane były do Ziemi i które sprawiałyby, że ta Ziemia jest stabilna. Ten pan twierdzi, że w Biblii Bóg dał nam objawienie, jak to działa. No, drodzy, no, jeżeli ten pan, czy też jeżeli wierzycie, że w Biblii są jakieś objawienia dotyczące tego, jak działa nasz świat, no według mnie mylicie się, dlatego że załóżmy, że nas Bóg stworzył i stworzył nas z jakąś ciekawością, z jakąś wrodzoną chęcią poznawania czegoś i teraz nam opowiedział, jak to wygląda. No to by było trochę głupie, tak? To tak jakby spoiler dobrego filmu, tak? No, tracimy radość w ogóle poznawania, tracimy radość oglądania tego, co nas otacza. I teraz paradoksalnie, jeżeli przypatrzymy się temu światu, jeżeli zaczniemy badać te wszystkie zjawiska, które nas otaczają, to na pewno pamiętamy sobie taką zabawę bączkiem. Jeżeli ten bączek się kręcił, to on był stabilny. Jak przestawał się kręcić, to upadał, a zanim jeszcze upadł, to wykonywał jakieś takie chaotyczne ruchy na różne strony, się kolebotał się i w końcu upadł. Czy też, no, rower, tak? Dopóki jedziemy na rowerze, to jedziemy. Jeżeli staniemy, to się przewrócimy, jeżeli się nie podeprzemy. A więc zobaczmy, że coś jest w ruchu, nie potrzebuje żadnych innych podpór. Zatem to, że Ziemia jest taka stała, to, że ten układ jest taki stabilny, paradoksalnie jest spowodowane jej ruchem. Zatem starajmy się myśleć logicznie i nie ulegajmy jakimś takim dziwnym pomysłom, które pojawiają się z prawej, z lewej strony. A więc pan Henry tam na tym forum pyta się często, czy są jakieś dowody na to, że Ziemia się rusza, czy są jakieś dowody, że Ziemia się kręci. Są dowody na to i na to. I tylko trzeba uruchomić swoje pokłady logicznego myślenia, którego pan Henry zapomniał chyba włączyć. To jeśli chodzi o ten geocentryzm. Myślałem już, że nie będę wracał do pana Mariusza Szczytyńskiego i jego filmów, ale okazuje się, że będę musiał powrócić, ponieważ przeglądając ten forum tam różne rzeczy tam zauważyłem i będę chciał też w następnym filmie odnieść się do filmów pana Mariusza Szczytyńskiego. Zapraszam.